wszystkim, tutaj Baneku i witam was w kolejnym odcinku The Walking Dead, czyli żywych trupów. Więc z tego co pamiętacie, w ostatnim odcinku było troszkę gorąco, niestety ta pani już nie żyje. I bardzo, bardzo, bardzo zdenerwował nas pewien dziadek, którego teraz spróbujemy zabić! No, to chyba tyle. Co będzie? Kiedy znajdziemy się na zakręcie? Mój przyjaciel Kenny, tylko dzięki niemu jeszcze żyje. Ale ten dziad tego nie przeżyje. Możecie być pewni, że to jest pierwsza ofiara, którą zrobię świadomie. Nie chcę mu pomagać, niech zginie! Klamka! A, zbieramy trupki. O, jak fajnie, zrobimy stosik. Klemciu, nie bądź smutna! Czemu Klemcia jest smutna? A swoją drogą, oni mi zabrali Klemcię, oni mi poszli z moją Klemcią! A nie jestem, dobra. Bo już miałam bić. Nie, twoja rodzina już raczej nie istnieje, Eli. Ale ktoś strzela. Ktoś strzela. Who the fuck is that? Okej, wszystkim jest jakoś tak strasznie przykro. Ale mnie nikt, kurde, nie interesuje. Interesuje mnie tylko i wyłącznie moja Klemcia. No nie chciałam rozmawiać z Glennem, chciałam iść do Klemci. Tak, jest. Okej. Podają generalnie, jaki poziom katastrofy jest w jakim mieście. Na przykład mówią, że w Atlancie jest poziom 9. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Ciebie też nie lubię. Też zginiesz. Glenna jeszcze, powiedzmy, jestem w stanie tolerować ze względu na to, że lubiłam go w serialu. I wiem, że jego czeka dużo ciekawsze. Spoiler, wcale nie było. Rób to, co uważasz za słuszne. No, spoko. Chcesz jechać, to jedź. Nie będę cię trzymać za łeb. Co tam? No nie mów mi, że ci szkoda tej głupiej baby. Czemu się patrzysz w stronę motelu? Glenn, zdecyduj się, kurde. Ej, jest pizza! Ej, Glenn będzie rozwoził pizzy, awesome. Dobra, więc Glenna już nie mamy. Zapowiada się źle. Dobra. Gdzie jest moja Klemcia? Ja nie chcę... Dlaczego nie mogę wybierać, do kogo ja chodzę? Nie. Kenny, mój przyjaciel. Kenny jest mój chłop. Będzie lepszy przyjaciel, bromans i te sprawy. Mamy dwójkę dzieci. Jest moją córcią. To jest moja Klemcia. Hell, maybe better than a father even could. Thanks, Kenny. Radzę sobie. I got your back, pal. Dobrze, mam swojego przyjaciela Kenny'ego. Chciałam iść do Klemci, ale muszę pogadać, kurde, ze wszystkimi na swojej drodze. O, nawet z nią chociaż nie muszę. Czy tego szczyla muszę też słuchać? Nie. Ciebie uratowałam, ty mnie musisz lubić. How you doing, Doug? No powiedz coś. Ej! Nie. Nie mogliśmy. Jakbym mogła, to bym uratowała. A my tu też mamy bromes. Ona też się lubiła. No dobra, to idź sobie, płacz sam. No. How did you choose? I mean, we both needed you. You picked me. Bo powiedziałeś, że mnie lubisz. I was going to help you both. That makes sense, I guess. But you helped me first. Bo powiedziałeś, że jestem fajny. I just wish you would have. Ja jestem po prostu świnia na komplementy, no nic nie poradzę. Klemka, 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 nareszcie! Wypadł, głupi szczylu. Zostaw moją Klemcię. Moją Klemcię.
A ty, fuck you! Fuck you! Zabijemy go zaraz. Nie bój się, Klemka, zaraz go zabijemy. Hey, Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. No joj. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. Moja klamcia. Przytul klamcia. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with Nie. This. Oh man, Clementine, another thing. Kurde, ty zgiń, kuźwa. Like my daughter? Nie. No. Not really. Good. Stay away from her. Or everyone here knows that Lee Everett is a killer. And I'm not talking about those things out there. You hear me? I ask you a question, boy. Jest taka odpowiedź. Dajcie mi odpowiedź, spierdalaj, proszę. Nie chcę, żeby on w ogóle... Jak ja go nienawidzę. A ja wiem, że jesteś trupem. Ta dam zaraz ci pokażę. Wypierdzielaj, stary pryku. Nienawidzę cię i zginiesz. Zabiję ci ojca. Cześć, pożegnaj się z tatą, bo ci go zaraz zabiję. My dad would be dead if it weren't for you. Szkoda. That reporter is dead because of me. Jakbym wiedziała, to bym go nie ratowała. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Ta muzyka zwiastuje, że coś się stanie. Czy możemy w końcu zabić jej ojca? I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. To brzmi jak... helikopter. Block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Nie. Dopóki ten stary dziad jest z nami, to nie będzie. I nie ma światła. Ta-da-da-dum. I teraz mogę go zabić po ciemku. Ale co, ja już skończyłam? Ej, no nie... Ej. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Keep it. Hey, I owe you a lot more than a half-eaten candy bar. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Okay. Okay. To się nie zapowiada dobrze. Czy oni nas strzelają, kurde, ze strzały? Z łuku! Jesus. Ale ja nie chcę, żeby to się już kończyło, ja chcę grać dalej! Ała. Okej. Okay. Okej. Okay. Byłam z Herschelem, powiedziałam mu prawdę. Uratowałam Ducka. Czy broniłam Kenny'ego? Tu dobrze. Czy dałam Eileen broń? Nie, bo była głupią piczą. I czy Duck, czy Carly? Uratowałam Ducka, bo był dla mnie miły. No życie. To tak się kończy mój pierwszy epizod, I guess. I co? Nie wiem, co dalej. Boję się nacisnąć, żeby mi nie wyłączyło na przykład Walking Dead o coś. Aha, napisy końcowe.
Świetnie. Haha, skończyliśmy serię. Nie, a na poważnie. Dobra, słuchajcie, no to... gram dalej! Nic nie było. Nie było to żadnej przerwy. Tak, ja sobie to, wiecie, ja jakoś sobie dam radę. Jest. Ja byłam pewna, że to już koniec. Naprawdę byłam pewna, że to już koniec i w ogóle zgłupiałam, bo chciałam sobie pograć, a to tak już i już i tyle. W poprzednich odcinkach żywych trupów. I know who you are. Nikim nie jestem. Jestem dobrym człowiekiem, tatą Klementynki. Boom. No tak, to pamiętam. A to było, jak się przewracałem, tak. I want my parents to come home now. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. Bye, Carly. You'll shift in with Doug. You got it, boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Jeszcze go zabijemy. A ty teraz zdechniesz i będę grała, dopóki cię nie będę mogła zabić. Więc chociażby to miało trwać godzinę, to gramy, dopóki ten ścierwo nie zginie. To jest jedyne, na co czekam w tej grze, w tej chwili. Gra przystosowuje się do twoich wyborów. Historia zależy od tego, jak grasz. No. Jestem nakręcona. Mam śmieszny humor. I zabijemy tego dziadka, bo go bardzo nie lubię. No, tyle. I mam nadzieję, że jak będziemy zdychać z głodu, to go pokroimy i usmażymy na grillu. Żeby ten jego tłuszcz się wytopił. Dobra. 3 miesiące później. O, mogę go uderzyć w główkę! Adzia! Lubię siekierę. Bany siekierą to jest to. Ci, co oglądają Wolfie, to wiedzą. Masz coś fajnego dla mnie? Nie? A ty kto? What they get this time? Looks like a rabbit. Nie! Well, that's another meal lost. Nie ma. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Kim ty z człowieku jesteś? Zostawcie króliczka! Nie ma króliczków! A-a! Last night I heard your friend Doug laying in bed just naming types of pie. It's driving me nuts. I think he's starting to lose it. Okej, czyli rzeczywiście jesteśmy głodni. Głód szybko zapanował. Minęły 3 miesiące, już jesteśmy wszyscy głodni, ale nie wiem, kim jest ten koleś. I wish I knew for sure how much food we have left. Za mało. According to Lily, we've just about hit the last of our food reserves. Some people might have to go without tonight. O, już wiem, kto nie dostanie. Kenny's gonna be pissed. Kenny's gonna be pissed. She thinks everyone should have an equal chance of missing a meal. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time, things are getting pretty tense back at the motor inn. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Jestem za. He's got a wife and son to look out for. And they're safest in a big group. Going out on his own will get them all killed. Can't blame him though. Ale to ja mogę wsiąść z Kenem w kampera, z Kenem i Klementynką. I będę miała swoich przyjaciół przy sobie, ale Daga możemy zostawić tutaj. Uuu, ptasiek. Dlaczego nie polujemy? Może jest rasistą. He's just an old racist asshole. That's his deal. Well, he needs to get over that and start finding a way to pull his weight. Jest rasistą, jest gnojem i jest wszystkim to złe. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. On jest do zabicia. On jest na naszej liście to do. To kill, dokładniej. Cześć, ptaszku. Aha, zjemy cię. Ale będzie obiad. Go! Take this shot. We need anything we can get at this point. Daj go. No i spieprzyłeś. Shit, was that Kenny? I don't know. Come on.
Okej. A ten się darł, gdyż... Ej, bo nie wiem, o co chodzi. Co jest grane? Who the fuck are you? Aha, to ktoś padł w jakieś... Jesus Christ. Oh shit, no, no, please don't kill us. We just want to help our teacher, we'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off, god damn it, get it off me. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? Who raided your camp? I don't know, guys with guns. Please, we won't bother you, I swear. Lee, this is fucked up, we've gotta help. Dobra, możemy go uwolnić. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. No spoko. We gotta get him out of there. Oh god, thank you. Fine, but you gotta hurry. Dobra. Hurry. Czy ktoś na nas patrzy z tyłu? Czy to jest pułapka? A nie, dobra, to jest tylko zombiaczek. This trap's been altered. There's no release latch. Oh no. Uh-oh, cześć się nauczyciela. Mogę mu odciąć nogę? Mark, get the boys back. Kenny, keep those walkers off of me. Ciach. Come on. Serio? Ej, ja myślałam, że to jest żart z tą siekierą. No. Nie. Try the trap again. Zostałeś Herscherem. Dzień dobry. Miło cię było poznać! O fuck! To nie pomogło? Jesus Christ! Aaa, nie patrzę! Robię, ale nie patrzę! Kuźwa, jaka perspektywa, nie? Jesus! No, żeby teraz nie wstał i nie uciekł czasem. Trzeba mu zawiązać tą nogę tej. Iu. Bardzo szybko mnie obudziło, bardzo. Przez chwilę byłam przerażona, ale teraz jest takie nope. No run! Co stoisz mi... Jaki... Komo... Ech. Kiedy jesteś w świecie apokalipsy i krzyczą za tobą, to się nie zastanawiasz, tylko spierdzielasz. To naprawdę nie jest takie skomplikowane. Ale dostaliśmy właśnie kolejną gębę do wyżywienia, tak? Studenciaka i gościa bez nogi. Fuck. Ale u nas wesoło. Ale cię nienawidzę, staruchu. No, to my. To my, ten paku. Klamka, przestań. No, okej, reagują na gwizd. Nice! Ale mamy wyszkoloną armię. Get the gates open! We've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Nic. Come on, come on! Oh my god. What happened? Oh, hell on these! Don't have time to explain. Lee, shit. Are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Klem cię się o mnie martwi. Jesus, Ken. Lee. I don't know. Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you want to calm down for a fucking hey, minute? Hey, no, your mouth? I don't. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. He would have died if we left him.
So what? Ty zginiesz. Na grilla z tym dziadkiem. Przegłosujmy to. We have to focus on our group. Right here, right now. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? No. Fine, you guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Absolutely not. Hey, I didn't ask to lead this group. No i nie jesteś. Happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Most people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later you're gonna have to decide whose side you're on. No wiadomo, że jestem po waszej stronie. Tych dwójka nienawidzę. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Boże, niech on już wyleci za płot. Why don't you go help Mark with dokładnie, idź do ogrodzenia i nie wracaj. Zamkniemy cię po drugiej stronie. Ty obleśny, paskudny, stary pryku. You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food, but nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Okay. Good luck. Mam jedzenie, mogę dać komu chcę. No to wiadomo, że dostanie klemcia. Mam 4 na 10 głodnych ludzi. Okej. Okay. Ty na pewno nie stawisz, nawet się nie patrz, stary pryku. No nie, ci nowi też nie dostaną, nowi nie zasłużyli. Dobra. To teraz tak. No, oczywiście, że dostanie klemcia, to jest oczywiste. W pierwszej kolejności, moje kochanie. Moje klemcia. Daj połówkę jabłka, daj kawałek suszonego mięsa, daj krakersy i ser. Klem ci damy witaminki. I love apples. Thank you. Are there more? No, that was the last one. Oh. Enjoy it. You deserve it. Dobrze. Teraz tak, Kenny jest moim przyjacielem, więc też mu coś dam. Tobie, Kenny, dam suszone mięso. Mięso jest dobre. He eat yet? No. Come talk to me once my boy's taken care of. No dobra. No to sorry. Dostaniesz. I'm out a little food. Masz krakersy. Yeah. Oh man, I'm so hungry. Tak, i jego rodzice są wdzięczni. Czy oni już de facto? How you doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Clemcia zgubiła czapeczkę. Sure. Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. No dobra. To teraz tak. Kto to jest to? To jest ktoś, kogo nie znam kompletnie. Damy Kati, bo jest naszym lekarzem. Why don't you give it to Duck? I'm a little busy with your mess right now. Przecież dałam Duckowi. I don't know. Can you give me a hand real quick? No, dobra. Co jest? Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries.
But I mean, cuts and bruises are ale lekarz jest ważny, trzeba ją karmić. It's what your husband wanted. Figures. I love that man to death, but I swear sometimes he's dumber than a bag of hammers. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Staram się. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. No dobra, czy mogę jeszcze pogadać ze wszystkimi generalnie? To mogę chociaż się... A co to jest to? Biblioteczka. Sturdy, but it's not gonna hold up forever, just like the rest of this place. Aha. Dobra, zobaczmy, kto to jest ten tutaj, bo ja go nie znam. Hey, Doug. What's up, Lee? Na czym pracujesz? What are you working on, Doug? I've worked up a little warning system for outside. Jak to działa? How does it work? I set up trip lines at four locations, and each one triggers one of these four bells. So... So we'll know where they are and how long we have. Smart. Suppose I could interest you in some food. To ty dostaniesz mięso. Actually, why don't you keep my share today? I know I said it didn't matter why you saved me and not Carly, but I owe you a lot more than half a day's rations. Hey, if Doughboy doesn't want his food, hand it this way. It doesn't work like that. I'll decide. Ty na pewno nie dostaniesz. Well, decide smart. You don't really want to piss me off. Oczywiście, że chcę. Oczywiście, że chcę. Nic nie dostaniesz. Wypierdzielaj. No bo Lily nie chce. Duck nie chce. Dzieci nakarmiłam. Ten jest nowy i mam go w dupie. Kogo jeszcze mogę nakarmić? Może jednak Kenny? Dałam twojemu dziecku. Zjedz coś, Kenny. Want something to eat? No zjedz mięso. Czemu nikt nie chce mięsa? He eat yet? Yeah, I gave him something. Sure, then hand it over. I'm starved. Thanks. Wszyscy zawarli, że dałem Keniemu. Dałem, bo go lubię. He's my friend. Ostatnia porcja. A jest tutaj Lily? Some of these people have gone longer than me without food. They're the ones that need it. Czy jest Lily? Ta, która rozdziela żarcie do tej pory. Bo podejrzewam, że to było tak, że ona wszystkich karmiła, tylko sama sobie nie brała. Wiecie, jak to jest? Bo stąd nikomu nie dam. Nie ma takiej opcji. Tych nie lubię. No bo mówili, że mam 10 osób do obdzielenia. Gdzie są te osoby? Bo jak mam do wyboru tych, co mam do wyboru, to im nie chcę dawać. Will you hold the damn board steady? No, to jeszcze sam. I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. Okej. Okay. Czyli ten jest już bardzo słaby i głodny. Zrobię na złość dziadowi, patrzcie. Dam żarcie komuś koło niego, a dziad nie dostanie. Here, eat something. Masz. Nie ma Lily. Chciałam dać Lily. Thanks, Lee. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Nie. Yeah, give us that thing for a bit. Nie, siekiera jest moja. No, oczywiście, że Markowi. Here, Mark, this should help. Larynik w ogóle spierdziela. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? No. Come on, Larry. Give it a rest, man. Things are different. Being a racist is outdated. Oh, and that's what you think this is? Is that what you told him? Yep. Yeah, that's right. And what are you gonna do about it? Look, zabijecie się kierą. But you two have got to start trying to get along. Nya-a. The only thing I have to do is protect my duck. The only thing I have to do is kill you. Damn wall fixed. So I would appreciate it if you two would shut up and let me get back to work. Yes, jest ci słabo. Dostała siedzenie. A tu była, ale ja się nie mogłam do niej dostać. I chyba... Nie widziałam takiej opcji. Not such an easy job, is it?
Never said it was. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Hey, thanks for looking out for me and my family. Yeah, of course. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. I don't care. You're out! What happened to my food? Ty nie dostaniesz. There's none left. You keep treating people like this, and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah, well, I don't see you working on that wall. Nara. Absolutnie za żadne skarby świata ten dziad nic nie dostanie. Ken, Lee, come here, please. Chciałam jej dać, bo jest lekarzem. He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. I'm getting sick of this shit. Czyli mamy Ken, trupka. Come back. There's nothing... Let him go, Kaja. But... He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried, but he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. No jeszcze nie do końca, może być trupkiem. O ty suka, blad! Idź dawaj! Nie! Mówiłam, że będzie problemem! Fuck my life! Co ja mam robić? Co ja mam robić? Co ja mam kuźwa robić? No zginęłam, pięknie! Pięknie, bo spanikowałam! Nie żyjesz! Super! Zostaw mi ją, ty kuźwa! Wiedziałam, że się zmienić, dziad! No! No nacisnęłam! No nacisnęłam! Bez sensu! Zostaw ją. Jeszcze raz. I chyć o podłogę! Głupi trupie bęc! Albo ja mam nie naciskać, tylko wbijać swoim głupim bubem, ty! No ty debilu! Zbuta! 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 S. Nope! Nope! Nope, no odsuwam się! Odsuwałam się! Zbuta! Nienawidzę takich rzeczy. Zbuta! Wryj go! Idź buta! Idź buta! Idź buta! I spierdzielam stąd. No i spadłam. No i zbuta! Zbu! No jak go mam odepchnąć? Boże! Nie było napisane, jak go mam odepchnąć. Mówiłam, że będzie moim problemem, zesranie, że się zmieni w trupa. Buta! Buta! Zbuta! Zbuta jeszcze raz! Tak. Teraz. Zepchnij go! Jak mam go zepchnąć?! Dobra. O Jezus Maria. Jesus! Thanks. No problem. Jakby ten miał siekierę, to bym kuźwa nie przeżyła. Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed! Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word! But he wasn't bitten, I swear! Well, your not bitten friend here came back to life and tried to kill my wife! What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? Wszyscy, którzy umierają. It's not the bite that does it. You come back no matter how you die.
If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. We're all infected? Everyone? I guess so. I don't know. All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning and... God. Wszystkie były zeżarte. O-o! Kto to jest? Mają karnister! It works. Of course it works. I told you. Shit, where'd this string come from? Watch where you're walking, man. Who the fuck Who is that? Who are those people? I don't know. Are they the people that raided your camp? I don't think so, but they all had their faces covered, so I don't know. Okay. There's just two of them. We need to make a stand. No, we have a routine. We don't confront them if we don't have to. You all right? Yeah, just getting untangled. I don't know how you're still alive, man. Sorry, Lily. We gotta do this. That's far enough. Oh, shit. Okay, okay. Nara? No problem. You're outnumbered here. Just turn around and go back. Okay, that's fine. But you'd really be helping out a fellow survivor if you could part with some extra gas before we leave. Nope. What do you need gas for? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. Y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. Jedzenie. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. I'll go too. Improve the numbers. Aha, czyli mamy pojechać, zobaczyć, czy mają żarcie. To jest mądre. So, what are y'all thinking? You've got a deal. We'll bring some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring back. We'll see how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. Okay. Dobra. Słuchajcie, wczytywanie. Wydaje mi się, że na chwilę obecną to wystarczy. Wiem, że miałam zabić tego dziada i w ogóle, ale się przedłużyło, życie. I tak dziad zginie i wszyscy o tym wiemy. Mamy kolejną ofiarę, także jest dobrze, trzymamy fason. No cóż, do usłyszenia. Pa!